partnerem kanału jest firma TME, globalny dystrybutor komponentów elektronicznych. Dzień dobry. Każdy z nas coś chomikuje, a elektronicy pod względem ilości z pewnością wygrywają w tej konkurencji. Ostatnio rozsądne dotąd moje zasoby wzbogaciło dwóch miłych widzów, ofiarowując mi mnóstwo skarbów. Skłoniło mnie to do nagrania tego odcinka. O różnych elektronicznych urządzeniach nagrałem już sporo filmów. Za każdym razem, gdy zaglądaliśmy do środka, widzieliśmy w gruncie rzeczy podobne elementy. Wynikało to z dwóch przyczyn. Części składowych takich urządzeń jest niewiele, a drugi powód to socjalizm, gdzie wybór był ograniczony do niezbędnego minimum, przede wszystkim produkcji rodzimej. I o tej produkcji chcę rzec słówko. A ponieważ jednak trochę tego było, skupimy się dziś na elementach czynnych, czyli półprzewodnikach. To bowiem tranzystory dały podwaliny dzisiejszej elektronice i historii komputera czy smartfona należałoby szukać w takim elemencie. Oczywiście wybór nie będzie kompletny, bo ani by to nie miało sensu, ani też nie byłoby wykonalne, ze względu na unikalność rozwiązań prototypowych chociażby. Nie czas także tym razem na wyjaśnianie, czym jest tranzystor. O tym innym razem. Wspomnę tylko, że półprzewodniki polskie, podobnie jak światowe, możemy podzielić na dwie epoki – Germanu i Krzemu. Pierwsza skromna, oferująca w zasadzie elementy rozpoczynające czas miniaturyzacji elektroniki. Druga otwierająca bramy elektroniki współczesnej, wszechogarniającej nasz świat. Przenieśmy się zatem do lat, no właśnie… Jakiś birkut w jakiejś hucie wciąż jeszcze stawiał cegły na czas, gdy rozpoczęły się pierwsze próby skonstruowania tranzystora. Niestety nic z tego nie wyszło. Seria TP od tranzystor punktowy okazała się być niestabilnym niewypałem. Przez 7 lat walczono z materią, podpatrując przy tym Zachód, w szczególności Philipsa, który nie dość, że był światowym liderem, to jeszcze na import jego tranzystorów zezwoliła partia. W ten sposób powstało pierwsze miniaturowe radio tranzystorowe Eltra. Docelowo miała być ubrana w polskie tranzystory. Te jednak ciągle powstawały detalicznie i miały marne parametry. W końcu tuż przed rokiem 60. udało się. Technologia ostrzowa znalazła swoje miejsce przy produkcji diod detekcyjnych, o których opowiem innym razem. Tutaj zatriumfowała technologia stopowa. Tranzystory stały się trwałe i powtarzalne, a uzysk wzrósł powyżej kilku procent, jak to było w serii doświadczalnej. Założono przedsiębiorstwo Teva i produkcja ruszyła pełną parą. Pierwszą serią masowo produkowanych polskich tranzystorów była rodzina TG1 do TG5. Przy czym pierwszy jako nieudany szybko znikł i jest dziś białym krukiem. Jego miejsce zajęła dwójka, ale tak naprawdę produkowano głównie trzy ostatnie. Najlepsze pod względem szumów i wzmocnienia trójki, niskoszumowe czwórki i mogące pracować przy wyższym napięciu piątki. Przy czym niskoszumowość brzmi dziś jak parodia. Tranzystory te były wręcz wykorzystywane jako źródło szumu białego. Ale nie wtedy. Z dzisiejszego punktu widzenia parametry tranzystorów są słabiutkie. Częstotliwość graniczna nie pozwalała nawet na sprawną pracę w obwodach fal średnich, a maksymalne prądy rzędu 50 mA umożliwiały zbudowanie wzmacniacza o malutkiej mocy, najwyżej do niedużego radia. Współczynnik szumów wynosił aż 30 dB i dla serii niskoszumowej spadał do kilkunastu dB. Współczynnik wzmocnienia wynosił kilkadziesiąt do 200 w przypadku tranzystora TG3F. Jak widać, tranzystory mają różne kształty i kolory. Wczesne konstrukcje były zwykle malowane na zielono i miały charakterystyczny kształt. Później obudowy galwanizowano, a kształt stawał się coraz bardziej kanciasty.
Charakterystyczne dla epoki jest nakładanie koszulek izolujących, które nie tylko zapobiegały zwarciu nieosłoniętych nóżek, ale dystansowały obudowę tranzystora od płytki drukowanej. Parametry wynikające z budowy nie pozwalały bowiem na lutowanie tranzystora na krótko, ze względu na ryzyko przegrzania. Stąd w urządzeniach z tamtej epoki tranzystory tkwią dziwnie powyginane i zawsze na kolorowych nóżkach. Seria rozrosła się z czasem. Tutaj widzimy TG20 o częstotliwości granicznej, pozwalającej już sięgnąć po fale krótkie. Jednakże zanim parametry wzrosły znacząco, po dekadzie technologia została zastąpiona światem krzemu. Żeby zbudować w końcu tę wymarzoną Eltrę na polskich częściach, potrzeba było jeszcze dwóch typów tranzystorów. Zaraz po opracowaniu jednocyfrowych Germanów pojawiła się seria 50. Nazywano je tranzystorami średniej mocy, lecz z dzisiejszego punktu widzenia jest to przesada. Prąd dopuszczalny wzrósł co prawda trzykrotnie, ponad dwukrotnie także moc strat. Wystarczyło to na zbudowanie 100 mW przeciwsobnej końcówki mocy. Brzmi to może śmiesznie, lecz 0,1 W, jeśli tylko nie musiała napędzać głośnika basowego, może narobić huku, zwłaszcza pod namiotem, a tak właśnie widziano miniaturowe radyjka w latach 60. jak dziś głośniki bezprzewodowe eksploatowane na łonie natury. Także ten tranzystor był produkowany w kilku odsłonach. Początkowo w zielonych kapeluszach, z czasem w bardziej współczesnych cylindrach, które odziedziczyły potem tranzystory krzemowe. I także tutaj możemy spotkać się z odmianami. 51 mogła pracować przy wyższym napięciu. 53 była niższej klasy 50. A 52 i 55 to tranzystory przeznaczone do przetwornic napięcia. By rozproszyć deklarowaną moc, wnętrze wypełniano smarem silikonowym. Gdy już tranzystory te były przestarzałe, a jeszcze nie unikatowe, powszechnie wyciskano z nich ów smar, trudno dostępny w handlu. Podobnie jak jednocyfrowe Germany, także te były wyposażone w wyjątkowo długie nóżki i obowiązkowo ubierane w kolorowe skarpetki. Ponieważ obudowa była połączona z kolektorem, oferowano polietylenową czapeczkę izolującą. Miało to sens, gdyż tranzystory z tej epoki zwykle zwarć nie przeżywały, a ich koszt był konkretny. Trzecia grupa tranzystorów, na którą czekał rynek, to takie, które potrafiły pracować przy częstotliwościach wyższych niż marne kilkaset kiloherców. Tak powstała rodzina TG37-40. Użyto tu nieco innej metody budowy, tak zwanego dyfuzyjnego domieszkowania, dzięki czemu obszar bazy mógł być cieńszy i częstotliwość graniczna znacznie wzrosła, do 20, a nawet 40 MHz, w zależności od typu. Co prawda obwody głowicy UKF wciąż były poza zasięgiem dla takich tranzystorów, lecz dowolny zakres fal krótkich można było już realizować i w ten sposób doczekaliśmy się polskiej Eltry, a później Kolibra i pochodnych przenośnych radioodbiorników produkowanych przez kilkanaście lat. Podczas porządkowania nazewnictwa i przy okazji wdrażania nowych rozwiązań seria przeistoczyła się w modele AF426, 7 i 8 i była produkowana w różnych obudowach. Od tej pory A miało oznaczać technologię germanową, B krzemową, C arsenek galu i na tym się skończyło. Druga litera to przeznaczenie, F to obwody wysokiej częstotliwości, C małej mocy, D dużej, S impulsowe i przełączające, U do zasilaczy impulsowych. Cyferki to już numer opracowania, niekoniecznie po kolei. Wymieniłem trzy grupy tranzystorów, a tymczasem rynek bardzo chciał jeszcze grupy czwartej. Tranzystorów mocy, ale naprawdę, a nie jakichś marnych 100 mW. I tak powstała kultowa seria TG70. Co prawda prąd maksymalny nie mógł przekroczyć 1,5 A, ale już moc strat imponowała, 10 W. Końcówka na dwóch takich tranzystorach pozwoliła wyprodukować 5 W mocy.
Drugie miejsce, w którym 70-tki robiły karierę, to stabilizatory napięcia. Pierwszy polski magnetofon o przyzwoitych parametrach, czyli ZK240, posiadał 3 takie tranzystory, 2 w końcówce i 1 stabilizujący. Tym razem nie kombinowano z własnymi rozwiązaniami mechanicznymi i przyjęto międzynarodowy standard obudowy. Jak na w sumie tak niewiele, były one potężne, ciężkie i drogie. Na początku pokrywa chroniąca wnętrze była uszczelniona żywicą. Wyprowadzenia bazy i emitera znajdowały się na spodzie w postaci sztywnych drutów, a kolektorem była obudowa. Tranzystor był przystosowany do przykręcania do chłodzącego radiatora, a ponieważ obudowa była podłączona do jednej z elektrod, w razie potrzeby trzeba było zapewnić jej izolację. W późniejszym czasie także tutaj nastąpiła zmiana nazwy na ADP670 i przez długie lata był to jedyny model dużej mocy produkowany w Polsce. Z racji ceny nie był używany w konstrukcjach odbiorników domowych, a głównie we wzmacniaczach samochodowych i sprzęcie wyższej klasy, jak wspomniany magnetofon. TG70 miał mniejszego brata, TG60. Tutaj widzimy go już pod zmienioną nazwą. W zasadzie różnił się tylko połowę mniejszą mocą strat i zmniejszoną obudową, a więc i ceną. Karierę zrobił dopiero w odsłonie krzemowej, a dlaczego, zaraz opowiem. Ale tranzystory to nie tylko radia i wzmacniacze. Równocześnie rozwijał się rynek profesjonalnych sterowników, elementów automatyki i urządzeń związanych z powstającą komputeryzacją. Dla nich powstała seria ASY31-37, która w zasadzie wiele od TG50 się nie różniła, poza tym, że była przeznaczona do sprzętu profesjonalnego i wykonana znacznie staranniej, a przez to droższa. Problemem wszystkich wspomnianych konstrukcji było to, że tranzystory te były dostępne tylko w technologii PNP, czyli takiej, gdzie kolektor musiał pracować na niższym potencjale niż emiter. Stąd wszystkie stare radia mają dziwną masę podłączoną do bieguna dodatniego. Samo w sobie nie byłoby to jakąś niedogodnością, gdyby nie fakt komplikacji budowy wzmacniaczy audio. Dlatego w takich konstrukcjach roi się od transformatorów, które swoje kosztowały i ważyły, a i niebagatelne znaczenie dla degradacji dźwięku miały. Niestety Polacy nie potrafili stworzyć germanowego tranzystora NPM, a zatem także parki takich tranzystorów do zbudowania prostego wzmacniacza. Na początku lat 70. zaczęliśmy importować masowo parę AC180-181 w charakterystycznych obudowach, z której można było zbudować wzmacniacz o mocy 1,5 W, wystarczająco dużo do typowego domowego radia. W końcu jednak krzem zawitał do Polski. Najpierw nieśmiało, nakładem mozolnych prac własnych i podpatrywania już bardzo zapóźnionych rozwiązań światowych, wyprodukowano w końcu tranzystor krzemowy metodą dyfuzyjną, zwaną pod nazwą MESA. Było to rozwinięcie metody używanej do otrzymywania tranzystorów wysokiej częstotliwości i zostało wdrożone u nas mniej więcej wtedy, kiedy świat metodę tę porzucił. Stąd mamy tu takiego rodzynka z serii BF504-506. Kariery nie zrobił ze względu na parametry i cenę. Trzeba uczciwie jednak przyznać, że był to pierwszy polski tranzystor krzemowy i NPN zarazem, produkowany seryjnie i dostępny w sklepach. Nastąpiła jednak era gierka i w sumie mądrze zauważono, że czas skończyć z tą manufakturą, która względem światowych trendów jest opóźniona o co najmniej dekadę. Technologię po prostu zakupiono i zaczęło się. Oczywiście na początek na bogato. Od francuskiego Sescosema kupiono epiplanarną technologię tworzenia struktur, która była już kompatybilna z resztą świata. Tewa przeszła pod skrzydła nowo powstałej CEMI, na którą składało się kilka zakładów. Zaczęto produkować serię BC107-109 i odpowiedniki PNP 177-179. Na bogato, ponieważ obudowa przypomina nieco biżuterię. Nóżki i podstawa były złocone, reszta galwanizowana metalami szlachetnymi.
Mieliśmy do wyboru kilka odmian o różnych parametrach w zależności od potrzeb. Albo wyższe napięcie pracy, albo większe wzmocnienie, albo niższe szumy. Te ostatnie spadły do 4 dB, a wzmocnienie wybranych 109 sięgało mitycznej wartości 850. Podczas sortowania oznaczano je literami A, B i C. Ostatnia seria lądowała w obwodach wstępnych magnetofonów i wzmacniaczy mikrofonowych, dopóki nie dorobiono się jeszcze ciekawszych rozwiązań. Wszystkie te i następne tranzystory mogły być zestawiane w pary NPN i PNP, jeśli takie były potrzebne. Podstawowym typem stał się ten pierwszy, więc po 70 roku urządzenia były już produkowane obowiązkowo z masą połączoną z biegunem ujemnym. Szybko okazało się, że biżuteria jest ładna, ale za droga dla Kowalskiego. Przepakowano wnętrzności do charakterystycznych obudów typu mała bieta, dzięki czemu stały się tańsze. 147 do 149 i 157 do 159 zagościły na długie lata w masowo produkowanej elektronice, gdy wciąż produkowane złote kapelusze wędrowały do sprzętu profesjonalnego. Amatorzy klecący własne układy nie lubili tych pchełek ze względu na krótkie nóżki i brak możliwości wykonywania z nimi wygibasów. Obudowa ta była jednak przesadą niekompatybilną z resztą świata, więc po kilku latach przeprowadzono jeszcze jedną reformę i już do końca istnienia PRL-u odpowiedniki z wczesnych lat 70. wypełniały magnetofony, radia, telewizory i urządzenia podsłuchowe. Choć nie, tutaj używano wersji profesjonalnych. Tym razem seria zaczynała się przy liczbie 237, a odpowiedniki PNP 307. Zanim przejdziemy do innych grup tranzystorów, wspomnijmy o serii specjalnej 413 i 414. To najprawdopodobniej wysortowane struktury powyższych tranzystorów o bardzo niskich szumach, sięgających 2,5 dB. Wrzucano je w obwody wstępne magnetofonów i wzmacniaczy w co lepszych urządzeniach, więc obrosły legendą i są dziś poszukiwane, choć pierwszy lepszy tranzystor za centa ma pod tym względem zwykle lepsze parametry. To oczywiście nie wszystko i pod koniec życia ustroju socjalistycznego w Polsce kombinowano jeszcze z kilkoma odmianami, ale generalnie po stanie wojennym rozwój zamienił się w zwój i dopiero po roku 90 próbowano wdrożyć mocno już opóźnione rozwiązania, co zakończyło się wiemy jak. Podkręćmy może nieco moc, witając ulubione tranzystory młodych konstruktorów, zaczynających dopiero zabawę w elektronikę. Oto para BC211 i 313, uniwersalnych tranzystorów radzących sobie z 1 amperem, lecz przy ograniczonej mocy strat. Zakładano nań często mały radiatorek i tranzystor ten robił bardzo różne rzeczy. Kręcił silnikami w magnetofonach, stabilizował napięcia, a nawet pozwalał wykonać pierwszy wzmacniacz, skromny, lecz zgodny ze sztuką. A także był używany często w nie do końca legalnych nadajnikach radiowych niewielkich mocy, jako wzmacniacz końcowy. Ponieważ bywał używany przez amatorów elektroniki, narosły wokół niego dziwne historie. Na przykład, że czerwona wersja jest lepsza od czarnej. Na początku krzemowej epoki karierę zawodową robiły jednak dwie grupy tranzystorów o większej mocy. W końcu przemysł otrzymał komplementarną parę NPN i PNP o nazwie BD354 i 355 wraz z odmianami, z której mógł budować kilkuwatowe wzmacniacze. Trafiły one do co głośniejszych konstrukcji wczesnych lat 70., zastępując importowane germany do czasu upowszechnienia się układów scalonych. Tranzystory te były jednak masywne, a przez to drogie i wymagały skomplikowanych radiatorów. Prawdziwie masową rewolucją stała się seria BD135 do 140. I co ciekawe, tranzystor ten służył głównie celom dodatkowym, jako element układu Darlingtona, kilkudziesięciowatowych wzmacniaczy, w stabilizatorach, ale także w układach wzmacniaczy mniejszej mocy nadajników krótkofalowych, które mogły pracować samodzielnie albo sterować wzmacniaczami o większych mocach. A to wszystko ze względu na szerokie pasmo częstotliwości pracy
jak na tego typu tranzystor. Jest to także popularny tranzystor twórców wzmacniaczy słuchawkowych pracujących w pozbawionej zniekształceń klasie A. Co ciekawe, zachodnie odpowiedniki tych tranzystorów wciąż są produkowane, choć we współczesnej wersji mogą przenieść prąd trzykrotnie wyższy. Tranzystor na spodzie posiadał metalową powierzchnię, którą w razie potrzeby należało przykręcić do powierzchni chłodzącej. Oczywiście na koniec serii akustycznej muszą wystąpić tranzystory największych mocy. I podobnie jak to było z poprzednikami, najpierw powstały kapelusze. Tutaj na chwilę wyjdę poza granice naszego kraju. Otóż królem wszystkich tranzystorów mocy przez pół wieku bez mała był 2N3055. Produkowali go chyba wszyscy, w tym Polacy, pod nazwą BDP-620. Jednak najbardziej popularna stała się rodzina BDY23-25 o podobnych parametrach. Tranzystory te wytrzymywały 6 amperów, mogły rozproszyć 25 watów mocy i pracowały zwykle w końcówkach mocy, czasem czwórkami i szóstkami, robiąc 100 watów huku. Skoro wyszliśmy na chwilę poza granicę naszego pięknego kraju, warto wspomnieć o tranzystorze kultowym tamtych czasów. Nie był to żaden odpowiednik 3055, a czeski KD502. Powód kultowości nie jest mi znany. Zapewne wynika z faktu, iż u sąsiada zawsze trawa jest bardziej zielona. W każdym razie Tesli w zbiorach zbieraczy jest jeszcze sporo i wciąż to jest tranzystor dobry. Tak czy inaczej, wszystkie wspomniane konstrukcje, podobnie jak mniejsza seria 300, były duże, ciężkie i drogie. Dlatego powstały ich odpowiedniki w obudowach zalewanych tworzywem o numerach 281 do 286. Ich parametry były podobne, za to wygoda w mocowaniu dużo większa, zwłaszcza w rozwiązaniach amatorskich, gdzie wystarczyło wywiercić otworek i to wszystko. Seria ta trafiła na kilkanaście lat do wszelkich wieżowych wzmacniaczy, dostarczając kilkadziesiąt watów mocy. W rozwiązaniach profesjonalnych używano jednak nadal produkowanych kapeluszy ze względu na pewniejsze mocowanie i lepsze chłodzenie zapewniane przez większą powierzchnię styku. Pod koniec socjalistycznej epoki powstało jeszcze kilka nowoczesnych rozwiązań, ale już nie były stosowane masowo i często zamienne z nieśmiertelnymi tranzystorami serii 280. Na koniec przypatrzmy się jeszcze innym tranzystorom tamtej epoki. Skoro jesteśmy przy dużych mocach, rzućmy okiem na serię BU-52-54. Mniej znana, bowiem zastosowania tego tranzystora to głównie przetwornice, więc lądowały najczęściej w urządzeniach profesjonalnych. Były to jednak czasy pionierskie dla takich zastosowań i niestabilności często zamieniały te tranzystory w urocze broszki. W znanej nam już obudowie znajdowały się także struktury z serii 457, 8 i 9, które były tranzystorami wysokonapięciowymi, stworzonymi na potrzeby budowy wzmacniaczy wizyjnych w telewizorach. Wytrzymywały aż 300 V i w pewnym sensie były pionierami tranzystorów stosowanych dekady później w przetwornicach świetlówek kompaktowych. Ich mniejsi bracia to seria BF247, 8 i 9, także w znanych nam już obudowach. Grupą bardziej rozpowszechnioną były tranzystory zaprojektowane do pracy z wysokimi częstotliwościami. BF214 dawał sobie radę z falami krótkimi i pośrednią częstotliwością, a 215 mógł także pracować w głowicy UKF. Podobna do nich była seria BF240 i 41, już w tańszych obudowach z tworzywa. Mniej popularna rodzina obejmowała serię BF519 do 521, która częściej gościła w urządzeniach profesjonalnych. Na zdjęciu złapał się też tranzystor BC527, który wraz z 528 był odpowiednikiem cywilnego tranzystora małej mocy na rynki profesjonalne. Jednak rozwój radiofonii FM zawdzięczamy serii BF194 i 195, wypełniającej chyba każde radio produkowane od połowy lat 70.
W pewnym sensie tym tranzystorkom większość z nas może zawdzięczać pierwsze kontakty z listą przebojów trójki. I na koniec ciekawostka. Wszystkie wymienione przeze mnie dotąd tranzystory miały klasyczną budowę bipolarną. Jedyny unipolarny tranzystor FET produkowany w Polsce był tranzystorem małej mocy, miał oznaczenie BF245 i był używany tam, gdzie potrzebna była bardzo duża oporność wejściowa układu wzmacniającego. Pod koniec życia CEMI wypuszczał różne serie, które znajdowały zastosowanie tu czy tam. Lecz czuło się już, że konkurencja Zachodu nie da szans marce, która zawsze wlekła się z tyłu trendów, a po stanie wojennym ugrzęzła całkowicie. Toteż w latach 90. polskich tranzystorów, drogich i byle jakich, nikt już nie chciał. Czas minął, a temat tranzystorów został potraktowany jedynie powierzchownie. Pozostały nam diody, tyrystory, triaki, optoelektronika i elementy bierne, rezystory, kondensatory, cewki, potencjometry, przełączniki i cała reszta. Jeśli będzie zainteresowanie tematem, z pewnością rzeczy te ukażą się w kolejnych odcinkach. A ja zapraszam wszystkich do subskrybowania mojego kanału i odwiedzenia mojego konta Patronite. Do widzenia.